Na naszym ogrodzie często jest tak, że tam, gdzie rosną kwiaty, jest trawnik, rosną też warzywa czy inne rośliny uprawne i odwrotnie. Na warzywniaku często rosną kwiaty różnego gatunku. Tu na trawniku rozsiała się nam rukola, potężny krzak. Ładnie kwitnie i oprócz tego, że ma pyszne listki, bardzo aromatyczne, aż czasami za mocne. Tu mamy jeszcze dwa mniejsze krzaczki sprzed 2-3 lat. Rukola stała się dla nas taką rośliną przyprawową do twarogów, do sałatek, surówek, na chleb, do pieczenia, do jajecznicy, tak jak szczypiorek, koperek, czy zielona natka, czy natka pietruszki. Tak teraz rukola jest takim dodatkiem do potraw. Rukola, oprócz tego, że jest smaczna, pyszna i zdrowa, to rośnie praktycznie przez cały rok. Po zimie, zaraz wczesną wiosną zaczyna puszczać listki i do późnej jesieni, do pierwszych przymrozków można ją zrywać. Co roku się przycina takie krzaki, a one wypuszczają nowe pędy i polecam. Polecam rukolę dla wszystkich, którzy lubią smacznie i dobrze zjeść.